było czasu, żeby wróciło życie w to miejsce. Ten pomysł trwał jakby 6 lat. Kupiliśmy działki w centrum miasta 6 lat temu i przez 6 lat były różne pomysły na jakby zagospodarowanie tego terenu. W końcu zdecydowaliśmy się po tych 6 latach, że otworzymy stary browar, czyli będziemy nawiązywać do ważenia piwa ze sprzętem na miejscu, który będzie pozwalał na produkcję piwa tutaj na miejscu w Kościerzynie. Nie chcieliśmy zabudować tylko części działki, bo też by można było tak zrobić. Zdecydowaliśmy, że zabudujemy całą działkę i wykorzystamy cały teren, włącznie z zrobieniem podziemnego parkingu. Z punktu widzenia inwestora jest to opłacalne na tyle, iż takie programy pozwalają na oszczędność pieniędzy, bo to jest dofinansowanie do spłaty odsetek, czyli część odsetek jest finansowana przez Unię Europejską, a część pokrywa inwestor, czyli w tym przypadku ja. I tu jest duża różnica, która się opłaca na pewno. Może nie będę mówił, jakie kwoty to są, ale to jest kwota w milionach i można, to jest duża oszczędność na takiej inwestycji, która, można powiedzieć, w Kościerzynie, małym miasteczku, jest na granicy, tak jak tutaj przedstawiali, opłacalności. Odbudowa kościerskiego browaru to zadanie bardzo trudne, ambitne i musieliśmy wybrać swego czasu albo na przykład inwestujemy w basen lub odbudowujemy stary browar. Wtedy pamiętam te trudne decyzje. Przecież miasto miało plany, że to miasto będzie tym, który będzie odbudowywało i przywracało do życia kościelski browar. Ale uznaliśmy, że to jest przedsięwzięcie, na które łatwiej będzie nam znaleźć inwestora prywatnego, który uwierzy, że można to zrobić i zrobić to dobrze, aby zachować to wyjątkowy klimat tego też wyjątkowego miejsca, jakim jest Śródmieście, a miasto na przykład włoży pieniądze w budowę basenu. I dzisiaj mogę powiedzieć, że tą trudną decyzję, którą musiałem kiedyś podjąć, że ona się opłaciła. Że włożone pieniądze w budowę pływalni, na którą także szukaliśmy inwestora prywatnego, było to bardzo trudne, nie udało się. Więc zrealizowało to miasto, pozyskując na przykład środki Ministerstwa Sportu w partnerstwie z Powiatem Kościerskim i z Polskim Związkiem Płetwonurkowania. A tutaj przy browarze nigdy się nie pogodziliśmy z tą myślą, że browar nie będzie odbudowany. Więc inwestor uzyskał wszelkie wsparcie ze strony miasta. Tak, jeżeli chodzi o sprawy dokumentacyjne, planistyczne, ale też wpisanie browaru do dokumentów strategicznych miasta. I chcę to z całą mocą podkreślić. Gdyby nie dokumenty strategiczne i planowanie strategiczne, które często się mówi, po co miasto, po co burmistrz tworzy dokumenty strategiczne, strategie, gdyby nie te dokumenty, to dzisiaj nie byłoby tej uroczystości z podpisaniem umowy z funduszy Jessica, bo wymogiem jest, aby tego typu projekty, które się ubiegają o takie dofinansowanie, były właśnie zapisane w strategiach miejskich, w planach rozwoju miast, jako obiekty przewidziane do rewitalizacji, pełniące też pewne funkcje publiczne. I tak jest z kościerskim browarem, więc inwestorom tylko wyrazy uznania za odwagę, za wolę współpracy i że uwierzyły, że z miastem warto ten projekt zrealizować. Więc obecność też pana marszałka dzisiaj na tym spotkaniu dowodzi, jak ważne to jest też dla samorządu wojewódzkiego. Ale tutaj wiele osób współpracowało, tak jak zresztą powiedział pan dyrektor Kostrzewa i pan marszałek, że bez tej współpracy wszystkich stron po prostu w ten projekt by nigdy nikt nie uwierzył. A w Kościerzynie to stało się realne i tak jak deklaruje inwestor, na wiosnę przyszłego roku będziemy mogli spotkać się w odrestaurowanym kościerskim browarze. Za pomyślność tej inwestycji i następnych decyzji, kiedy będziemy mogli to zbierali.